Dzisiaj kajak, w końcu kajak od pierwszego wypadu w tym roku. Minęły już 3 miesiące, ponad 3 miesiące. Dzisiaj jestem z Andrzejem, zaprawionym kajakarzem, pasjonatem tego sportu. On ma sztywną piranię kajak górski, jeśli się nie mylę. Ok, no ja mam mojego pneumatyka, czas zacząć go testować w nieco trudniejszym terenie. I przy okazji mój bark. Dzisiaj plan jest taki. Przed nami Flinta, niewielka rzeczka w Wielkopolsce. Flinta, prawy dopływ wełny, wełną jeszcze parę kilometrów. No i na wełnie będziemy dzisiejszy spływ nieco powyżej obornik Wielkopolskich kończyć. Piękny, słoneczny dzień, zapowiada się mega sympatyczna niedziela, także zapraszam, zostańcie z nami. Jesteśmy już na wodzie. Rzeczka ma całkiem sporo wody, dlatego też jesteśmy tutaj w marcu, bo jest to rzeka spływalna w niektórych odcinkach tylko i wyłącznie zimą i wczesną wiosną, kiedy tej wody jest na tyle dużo, że można nią płynąć. Opuszczamy odcinek rzeki, który wiedzie przez pola i łąki i powoli wpływamy w tą część, która płynie przez las. Flinta to rzeka, która płynie na wschodnich krańcach Puszczy Noteckiej. Tak jak mówiłem, jest dopływem, prawym dopływem wełny, która również w swoim końcowym biegu płynie na skraju wschodnim, skraju Puszczy Noteckiej. Także lasy sosnowe będą nas otaczać za niedługi czas. Na razie dominuje wierzba, jeśli dobrze rozpoznaję, i piękna słoneczna pogoda. Także płynie się naprawdę błogo, jest ciepło. Myślę, że ponad 10 stopni już w tej chwili. A zapowiadają, że może być nawet do 16 dzisiaj. Że ja kajak przenoszę, Andrzej swoją piranią kombinuje. Na razie zawisł u góry. Ale podobno ten zawis jest planowany i celowy. Dobra, ja przechodzę trawą. Wokół. Sponsorem dzisiejszego odcinka jesteśmy my, forestowo.pl. Znajdziesz u nas sprzęt ręcznie wykonywany do turystyki, do outdooru i do bushcraftu. Zapraszamy! Sprawdź, co przygotowaliśmy dla Ciebie.
Zaczęły się trudności. Podwodne kłody. Także próbuję nabrać trochę rozpędu, żeby się zmieścić. Jakby kolega Andrzej zrobił mi przestrzeń. Masz miejsce, ma. Ja się odsunę. Bo się zawieszę. Dobra, spróbujemy. Proszę bardzo. Łowca bandan. Łowca bandan. Ale kurczę. Trzymaj. Nie jest potrzebna. Chyba. Andrzej, poczekaj, pojeżdżałem! Zaliczyłem wywrotkę, jestem cały mokry. Nie wiem, czy kamera to złapała. Pod takim powalonym drzewem próbowałem przepłynąć. Trochę mało miejsca jest w tym kajaku na nogi z przodu, więc nie schowałem się do końca i zaliczyłem glebę, także jestem cały mokry. Kamera też jest mokra i póki co nie działa, nie wiem co z nią będzie. Także też nie wiem co dalej będzie z tą relacją. Gdyby się nie udało nic więcej nagrać, to pożegnam się z wami w tym momencie. Ja mam kajak już z wylaną wodą, muszę to wszystko powkładać do środka z powrotem. Worki wodoszczelne, które zawsze należy mieć na kajaku z sobą, zagrały i między innymi ten telefon mam suchy, dokumenty i tam jakieś rzeczy później na przebranie. Także pakuję to do kajaka, dopijam kubek gorącej herbaty, którą sobie przezornie wziąłem w termosie i ruszamy dalej, bo jest ciepło i muszę zacząć ruszać, żeby po prostu się nie wychodzić. No dobra, mam nadzieję, że jeszcze coś dla was nagram. Jeśli nie, no to tyle. Trzymajcie się. Do zobaczenia następnym razem. Kolejna przenoska za nami. Nie wiem w sumie po co to nagrywam, bo nie jestem pewien, czy w ogóle coś uda się z GoPro odzyskać. No ale przenieśliśmy jakieś 150 metrów kajak. Andrzej ma mniejszy, górski, więc próbuję sobie tam przepłynąć. No. A ja już jestem w kajaku, jak widzicie, kolejna przeszkoda przed nami. Gdy słońce świeci, jest w miarę ok, daje radę. Gdy, w sensie temperaturowym, bo jestem cały mokry. Niestety jeden z worków jednak przepuścił wody, był niedokładnie zamknięty, czyli moja wina. I polarek, który miałem na przebranie, no jest mokry, więc nie ma sensu się przebierać. Dopóki się ruszam, jest ok. Także flinta pełna przeszkód i wyzwań. No dobrze, jestem już w samochodzie po zakończonym spływie. Po wywrotce, zmoczeniu się, która nastąpiła w miarę szybko, gdzieś na początku, zrobiliśmy jeszcze 13 km, dopłynęliśmy do mety. Dalej było wymagająco, trudno, ale ciekawie i bardzo sympatycznie. Jesteśmy już w swoich samochodach, w sensie Andrzej już odjechał. Ja nagrywam dla was takie małe podsumowanie. Nie wiem, co z tego materiału wyjdzie, czy on w ogóle się pokaże. Nie wiem, co będzie z tą kamerą GoPro, bo jest zalana. Nie wiem, czy ten materiał, który nagrałem wcześniej, też się w ogóle zapisał. No nic, będę kombinował. Jeśli oglądacie ten film, to pewnie coś tam udało się uratować. I trzymajcie mocno kciuki, żeby jej kamerę udało się reaktywować i przywrócić do funkcjonowania, bo jest to jedyna kamera sportowa, jaką posiadam. Jej brak będzie potężnym utrudnieniem w prowadzeniu kanału i nagrywaniu materiałów dla was. No dobra, trzymajcie się, pozdrawiam was serdecznie, ruszajcie w teren, ku przygodzie.
kilka słów podsumowania. Dwa tygodnie po tamtych wydarzeniach. Pierwsza, najważniejsza informacja to kamera działa. Właśnie nią nagrywam to zakończenie dla Was. Po powrocie do domu wyciągnąłem ze środka baterię, kartę pamięci. Włożyłem kamerę do ryżu na jedną noc, właściwie prawie na 24 godziny. Później wyciągnąłem ją z ryżu, wstawiłem jeszcze na godzinkę, chyba na kaloryfer, tak żeby ją dobrze dogrzać. I po tym czasie ponownie włożyłem ją do ryżu. No i udało się, po dwóch dniach kamera ruszyła i w tej chwili nadal działa, nagrywam dla Was. Fajnie, pozwala nam to na dalsze nagrywanie filmów akcji. A reasumując tamten wypad i tak na spokojnie podsumowując, co tam się wydarzyło. Przede wszystkim, no nie jest to kajak przeznaczony na tego typu rzeki, na rzeki wąskie, małe, zwałkowe, mówiąc szczerze. Jest to kajak w miarę, znaczy mało stabilny, że tak powiem, na takie warunki. Chociaż o samym kajaku będę chciał nagrać osobny odcinek z jego pełną recenzją. Jeśli chodzi o jego sterowność i tak dalej, na takich wąskich rzeczkach, pełnych niespodzianek, jakichś przeszkód, no to nie jest jego żywioł. Później jak wypłynęliśmy na troszkę większą wełnę, gdzie była większa przestrzeń, no to rzeczywiście wtedy nabrał on swoich cech dodatnich. Płynęło się znakomicie, szybko, lekko, łatwo było utrzymać prędkość. No i ja też nie byłem przygotowany, mówiąc szczerze, do tego spływu. Albo może był to zbyt ambitny wypad, jak na początek sezonu i tak naprawdę drugi mój pobyt w kokpicie tego kajaka. Później, po tej wywrotce, po tym co widzieliście, było jeszcze mnóstwo innych przeszkód, znacznie trudniejszych od tej, która mnie pokonała. Później już wykombinowałem, jak schować się do kajaka głębiej, jak włożyć nogi pomiędzy te podpórki na stopy, które tam są i które dają bardzo dużo, płynąc już, że tak powiem, w pełni mocy tego kajaka. Ale jest to kajaczek dość wąski. Te stopki, te podnóżki dodatkowo ograniczają przestrzeń z przodu. Także, żeby się tam schować, to jest naprawdę niezłe wyzwanie. Trzeba te nogi wkładać ciasno, co nie jest do końca bezpiecznym rozwiązaniem. Bo gdybym się wykoprytnął z nogami tam w środku, w dziobie, no nie wiem, czy byłoby mi się tak łatwo z tego kajaka wydostać. No generalnie nauka odebrana, dużo pozytywnych, wydaje mi się, informacji ta przygoda dała. No worek jeden zalałem, bo po prostu za mocno go napakowałem, za mało razy zwinąłem ten kołnierz, który zabezpiecza worek przed zamoczeniem. I on po prostu, gdy wpadł do wody, się otworzył, albo pewnie otworzył się wcześniej, będąc w luku ładunkowym i złapał trochę wody ten worek. Nie był zalany całkowicie, no ale troszkę wody się dostało. Drugi worek, który zamknąłem dużo solidniej, tak jak to się powinno robić, tam gdzie miałem elektronikę, gdzie miałem zapasowe baterie, gdzie miałem komórkę, którą tam później nagrałem kilka wejść dla Was. To wszystko fajnie zadziałało. Dużo szczęścia w tym wszystkim było, że to był naprawdę ciepły dzień. Kilkanaście stopni na plusie. Flinta była w miarę ciepła. Ta woda nie była jakoś strasznie lodowata. Jak dopłynęliśmy do wełny i przy jakichś przenoskach, czy przy odpychaniu się od gałęzi zamoczałem rękę w wodzie, no to ta woda w wełnie, większej, szybszej rzece, była znacznie, znacznie chłodniejsza. No także wszystko dobrze się skończyło. I nauczka jest taka, że nawet taki niedzielny wypad w teren w doborowym towarzystwie trzeba traktować poważnie, bo można się zwyczajnie wywalić i mogą z tego tytułu być nie do końca pozytywne i pozytywnie zakończone konsekwencje. No dobra, no to tyle. Taki nietypowy, trochę poszarpany ten odcinek, no ale jak sam widzieliście, sytuacja była dość
ciekawa i dynamiczna. No dobra, to tyle ode mnie. Trzymajcie się tym razem już na dobre z tego odcinka, z tej relacji. Ruszajcie w teren ku przygodzie.